Jasiu, z racji tego, że dawno nie grałeś, to już ci tłumaczę, o co chodzi w ustawce. Ogólnie nic się nie zmieniło, poza tym, że dodano też nowych bohaterów, których możesz wybrać. Nie mówię o kartach, tylko o nowych bohaterach, którymi grasz. I dodano taką mechanikę, że oprócz tej umiejętności specjalnej, którą każdy miał, ma też tak zwanego, jest to mechanika buddies, czyli to jest tych takich towarzyszy, kumpli. I oni są po lewej stronie od tego postaci, bo ten Hero Power jest po prawej stronie, nie? Czyli coś jak broń taka. No niby, to jest karta, którą dostaniesz po kilku rundach grania. I ona, każda z tych postaci, sobie najedź teraz, jak będziesz wybierał, zobacz, i to jest ta właśnie szara karta. Ty ją dostaniesz później, nie dostaniesz ją od razu na starcie, tylko po paru rundach ją dostaniesz i wtedy będziesz mógł korzystać z tej mocy, którą ona ma. I ona jest uzupełnieniem twojej mocy specjalnej. I ona czasami... Ale ona może zginąć? Znaczy nie, no to jest normalna karta, ty ją normalnie wyrzucisz na stół potem, nie? Aha, czyli ona może zginąć, jak ktoś ją... Znaczy tak, tak, no ona jest jak zwykły stronnik później. No to ja myślałem, że to jest mój buddy, że on będzie ze mną przygodę miał. No buddy, buddy to... My buddy, your buddy, na, 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 everybody, na, 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 na. Janek, kogo żeś wziął? Nie przyznam ci się, stary, nie przekonasz się. Zaraz zobaczymy. Zobaczysz tajemniczy atak będzie. Ej, ale ja to tak... będzie, stary, ja ci powiem, co to jest atak Onyxii. Stary, Onyxia? Onyxii. No to sobie przeczytaj, co tam masz ciekawego, ja ci nawet no też mam, zobaczę. Stary. Aha, twoje stronnicy mają plus 3 do ataku. Dobra, no to ty generalnie najlepiej jakbyś, wiesz jak się gra tym. A, zresztą stary, ja wiem jak się gra tym. To ja ci nic nie będę gadał. Ty wszystko lepiej wiesz w ogóle. Dobra, a powiedz mi teraz tak, jak tam z knajpą, jak z karczmą ogólnie? Dobrze. Tam raport barman mówi, że dobrze? Tak, przychodzą ludzie. Grają w gry i... A ja widziałem, czy ta paczka wielka już trafiła do knajpy? Nie, ta... jeszcze nie, ja zrobię... A tam chyba z 20 gier masz. Wydarzenie zrobimy, że będziemy we wszystkie gry grać zgranny. Po prostu jakiś tam w tygodniu się i wtedy będzie one zostaną wprowadzone. Bo tam jest dużo też takich dla dzieci. Więc nie wiem, czy nie zrobić wydarzenia trochę wcześniej, czyli że na przykład wiesz o godzinie tam jakiejś 14 na przykład w weekend albo coś. Janek, a nie chciałbyś zrobić... Wracaj do gry. Może... No... By szło tak w sumie zrobić, ale nie wiem, czy ty w ogóle chcesz... Szłoby zrobić czasem taki fajny livestream, właśnie z grania jakąś tą planszóweczkę, no, tam z miejsca. Ja mam mikrofony, ja mam... Plecak, mikrofon, wiesz. Nie no, mam trzy mikrofony, mam tak naprawdę te pchełki bezprzewodowe. Można robić. Oko. Wiesz, ale to mamy nie taka... W tym ostatnim pomieszczeniu, Dawidek, wiesz, w tej sali takiej, znaczy w tej sali... No tam troszkę mniej ruchu jest, no. Przy wejściu trzeciej... do kuchni, tak? Tak, przy wejściu do kuchni, tam spokojnie możemy sobie do szyby przykleić, wiesz, router na przykład i możemy sobie tam się rozbić. O kurde, Jasio, patrzcie. Dobrze, remis będzie, pa. Dup. Czemu remis? Aha. No, bo się odrodził, odrodzeniec. Czy dzieci... Tak, dzieci też mają zniżkę na piwo. No tak, dokładnie. Tak będzie. Dobra. No, nie no, jak najbardziej, jak masz takie plany, możemy tamten, ja nie wiem, czy ja sobie tego T-Mobile'a całego, czy co to tam ty masz bez limitu, że ja tego nie wykupię po prostu. Bo to jest problem w tym lokalu. A chciałbyś to wdupić w router potem? Wiesz co, znaczy, bo problem jest taki, że wiesz, że tam jest słaby internet, nie? Jak się zacznie konsola aktualizować, to kuźwa stary, to dwa dni, nie? Kurde, tylko że wiesz... Tylko no teraz, tylko że teraz tak, bo jeżeli ten router chciałbyś dać sobie tam właśnie tam gdzieś w tym twoim przedsionku... Ale ja go mogę dać gdziekolwiek antenę, muszę mieć tylko router z anteną dobrą zewnętrzną. Ale no, ty antenę można kupić tam za 30 zł i ty ją możesz właśnie wyrzucić do okna, nie? Tak, no przez ścianę mogę nawet kominem na dach wyjechać z taką anteną, nie? No właśnie tak jest. Znaczy, ta, wiesz, tak było, stary. Yeah.
Zachowam ich na później. Z kodem Bonkol 50%? Nie, no nie ma z kodem Bonkol. No. Zobaczymy, no. Powiem ci tak, Janek, kurde. Jakiś przyszedł, mi się wydaje, że myśmy się pozarażali, wiesz czemu? Że przyszedł sabotażysta z innego pubu. Sabotażysta, stary, przyszedł. No. Przyszedł, konkurencja w gliwickich pubów przyszła i rozpyliła COVID-a. Kurde. Wojny. No, ale powiem ci, że kurde, piwerko schodzi. Stary, pan i pani, jak żeśmy podpieli, nie? No. Wiesz, które to jest? No wiem. To jest browaru trzech braci takie. Że poszło? Nie jest tanie, ale kurde, zeszło prawie 2/3 kega zeszło w jeden wieczór, nie? No dobra, kiedy Janek, sali. A teraz tak jak sobie patrzysz, bo tam pewnie dziennie sobie patrzysz na raporty, co tam się gdzieś sprzedało. No, patrzę, no. Czy jak mówisz, że jak tak by szło jak teraz, to by było dobrze, żebyś fajnie wychodził? Tak, to by było okej, okay. to by się spinało, nie? Mhm. Jeszcze szczegóły muszę tamten, bo to nie do końca się da prosto policzyć. A widziałem dużo bajerów codziennie, coś nowego, w sensie, że wiesz, jakieś kurde dużo przekąsek tam robicie. A to nie jest tak, że... Tak, no bo my wiesz, bo my próbujemy, my jeszcze ciągle nie jest wszystko gotowe, nie? Wiesz, tam przekąski, żeśmy ten menu w ogóle nie mamy wydrukowanego. Jeszcze nie macie menu stałego. Rzeczy tam. Czyli on driny robi, że tak powiem, poleca, mówi, polecam ci to i robi, tak? Czy jak? Czekaj, ale jak ona ma, twoi stronnicy mają plus 3 do ataku, to nie, że 3 mają ataku, tylko plus 3 jeszcze. Nie? No chyba tak. Nie odwracaj wzroku. Tak. Więc jeżeli ty ją wrzucisz na stół, to łącznie będzie plus 5, bo ona ci daje plus 3 i hero power, ale i teraz tak, zauważ, że po lewej stronie będzie ci jeszcze dalej się ładował procent. A. To oznacza, że łącznie będą 3, czyli łącznie dostaniesz złotą wersję tej karty. Aha. I wtedy ona ma prawdopodobnie dwukrotność plus swojej... Tak. Bo nie wszystkimi grałem, ale przeważnie jest to dwukrotność tej mocy, nie? No dobra. Jak się ta knajpa nazywa? Omnikron, ta. Nie, knajpa się nazywa Head Pub. Herz Pub, no u mnie na czacie jest wykrzyknik pub. Możesz sobie wpisać w Facebooku, myślę, jak masz Herz Pub i taka w Gliwicach się znajduje, żebyś wiedział. Dobra, udało się, Dawidek. Udało się. To niezła ta mechanika, ale oni to za już do końca będzie taka mechanika? Znaczy, no pamiętasz, były te takie pancerze. Oni próbowali to wyrównać, no to teraz dodali to. Czy nie pamiętasz tego? Nie pamiętam. No i właśnie takie to jest to, że ty gówno pamiętasz, Janek. To tak nie może być, no. No trochę tak jest, no. A jest tak trochę, że ty już zauważyłeś takie demencyjne zapędy? Delikatne. Wiesz co, no ja ogólnie mam takie, ale to z przepracowania, wiesz, bo ja bardzo dużo różnych rzeczy robię, wiesz, tu praca, tu lokal, tu streamy, tu coś tam. To. I to powoduje, jeszcze jakieś, wiesz, mieszkania remontuję, coś tam i to powoduje, że ja mam tyle na głowie, że ja już nie wiem, co się dzieje wokoło, no ale... A czy Alicja stała się taką menadżerką pubu? Nie. Na razie to, wiesz, no my siedzimy na tej izolacji, więc ciężko cokolwiek. Ale no nie, robić. No ale ja wiem, ale Jezu, no nie mówię teraz, tylko ogólnie, że ona tak jakoś, nie wiem. Nie, raczej nie. Raczej nie, Alicja, czyli... pomaga, ale... Ma generalnie w dupie, to twój biznes, ty się martw. No i tak trochę ma być. Tak. Ale no nie, żeby miał mnie w dupie, tylko ja po prostu... Nie, no dobra, już nie tłumacz waszych problemów związkowych. Ja wiem, że po prostu Alicja podeszła biznesowo do tego, czyli tak. To za pytanie, czy będę kończył Red Dead Redemption 2. Ludzie, skończyłem Red Dead Redemption. Stary, nikt nawet nie zapytał o to na czacie, ty teraz udajesz, stary, że masz wizówkę. Stary, wymyśliłeś ten komentarz teraz. Wymyśliłem sobie wizówkę. Chłopco wymyślił. Stary, to jest tak, jakbyś jest cisza na czacie i nagle mówisz, czy wymyślasz taki komentarz, jak można mi wysłać donate? No możesz pod streamem kliknąć. Nie, stary, to jest tak, jak wszyscy cię mają w tyłku i nagle jest ten, i nagle robisz posta na Instagramie, bo jedna osoba ci dała komentarz i zaczynasz robić dramę, że cię hejtują. Dokładnie, jest dymes. Jest dymes.
No kurde. Serio? Weź głęboki oddech. Nie no, muszę wy tego... Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, Janek, ja pierdzielę. Tylko nie to, co ja potrzebuję. Tylko nie to. Rozumiesz? Dobra. Nie no, cały zmarnowałem tyle punktów. Najgorzej. Nigdy w życiu. Joto smola. Kurde. Dostałeś tą akredytację na tego Jema, bo tam widziałem, że plecak szykujesz. Problem jest mały, ponieważ... Ja ci zaraz wytłumaczę. Ale tam w ogóle nie ma expo, tak? Jest tylko scena i oglądanie, tak? Tak. Znaczy to szczerze się nie opłaca iść. No jak to tam wiele tam... raczej, wiesz, a fajnie iść zobaczyć sobie, ale za wiele to tam nie ma co streamować, no bo co ty tam postreamujesz? No nie, no bo wokół, po zewnętrznej stronie tam wokół będą mi małe stanowiska, w sensie nie... Aha, będą stoiska. Będą upchane, wiesz, no po tej zewnętrznej stronie spotka, ale to generalnie nie będzie tak jak na expo, nie? No natomiast cała zabawa polega na tym, że tak, słuchajcie, z akredytacją, po pierwsze, oni w ogóle gdzieś poukrywali, nikomu nie mówią, tak jakby trochę im zależało na tym, żeby prasa w ogóle nie zainteresowała się tym. Nie wiem, dziwnie to brzmi, ale tak jakby im zależało, żeby za dużo osób po prostu nie było zainteresowanych. Wiem, że to w głupie, ale słuchaj, i teraz tak, wysłałem akredytację, napisałem, nie? Że tam już od pierwszej edycji jeżdżę i tak dalej, tu są moje publikacje z tego, zdjęcia, materiały, wideo i tak dalej. A oni mi napisali, że jest niekompletne jakby to zgłoszenie, ponieważ oni z racji tego, że no wiadomo, tam COVID, srowit, to oni muszą dokładnie wiedzieć, w które dni będę, no bo mają ograniczoną ilość na każdy dzień, a ja mówię, że ja jestem z niedaleka, ja mogę być w każdy dzień i w sumie mi nie zależy, byle by być tam przynajmniej jeden dzień, a najlepiej z dwa razy bym chciał iść. No i teraz zobaczymy po prostu, co odpiszą, ale Mikołajowi na przykład odrzucili w ogóle. Więc... Do tego miałem dać. Przejebane. Nie odwracaj wzroku. Nie no, nie wierzę po prostu. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Bez sensu. Kurde, tragedia, powiem ci, Dawid, dobrze, że walczę z jakimś paździochem z końca, bo tu się nic pan nie kryje z moim, no. Wiesz, nie mam miejsca na wystawianie tych moich demonów, kurde. Ja mam, ale firma mi załatwiła, mówi Mordora, widzisz. No widzisz. No zobaczymy, co z tą akredytacją. Nie wiem. W ogóle jest bilet jakiś, czy co? Po co ta ci chłopie, w ogóle, wiesz, jaka tam jest akredytacja, stary, że... Nawet jak ją dostaniesz, to będziesz musiał i tak okazać, że... A, w ogóle wiesz, że ty i tak byś nie wszedł, bo to jest tylko dla zaszczepionych. Stary, ja teraz będę ozdrowieńcem. A to status ozdrowieńca jest tak samo? Ma health pass, no, czy tak coś? No tak samo, masz health pass. No. Stary Janek, to ci nawet lepiej wyszło, bo... Janek się nie zaszczepił, teraz będzie miał... Ale musisz przeżyć to. Janek, wiesz o tym, że musisz dotrwać. Wiem, że muszę przeżyć, no właśnie. To nie jest tak łatwo. Stary, Janek będzie ozdrowieniec. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Dobrze kombinujesz. Weź głęboki oddech. Solidny, strategiczny wybór. Go wystawiać. Może potrzebują lekcji bólu. Dobra, wystawię go.
Z kim ja teraz walczę, Dawidek? Z tobą? Jezu, w końcu. Kurde, Janek, masz? Może być ciężko. Jakieś mocarne żywiołaki. Nie, co? No ale może być ciężko to przeżyć. Będzie ciężko. Mi może być ciężko przeżyć. Ja nie chcę tego, bo ja potrzebuję innego. Może być ciężka sprawa. Ciągle masz szansę. Powodzenia w walce. No nie wiem. Nie mam się czym nawet zabić go. O, dostałeś tego. Lady. O, ty strzelaczu paskudny. Co ty to strzelasz? No, dobrze, dobrze postrzelał. Ale nie uda się, szkoda. No dobra, ale przeżyłem. Dobrze. Co ta Lady na złotą wejdzie teraz? Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Proszę, proszę, ktoś tu wskoczył na... O Jezu, ale mi się przyfarciło teraz. Kurde, niepotrzebnie to wystawiłem. Kurde, przydałby się. Fuck. 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 Fuckens, jak to mówi, kurde. Wiesz, to mówi Tiger Bonzo. Fuckens. Fuck. Fuck. Fuck, no kurde, przerolowałem tyle nic. A! Szkoda gadać, Janek. Wiesz? Ej, szkoda gadać. Mhm. Tego typu klasik. Mączu zje koszulkę, bo ja z nerwów ją, kurde, obgryzam koszulki, ja nie mogę tak. Dobra, uspokójcie się, wszystko będzie dobrze, wszystko jest klasycznie, tak? Oj, kochani moi. No i co powiecie? Tak, jest nowa emotka na czacie dotycząca Hearthstone'a. Jest to Kegbop. Jest też ostatnia. Jeszcze coś tam jest? Kurde, smok zmutowany. Najgorzej 75... O kurde, 89, 87. Nie mam chyba nawet tyle damage'u, żeby to zabić. Monzo, później Monzo. Dokładnie. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Kurde, najlepiej tego dymiołaka bym wywalił stąd. Jezu, udało się go zabić. W sumie majordomus mnie mało daje, to ja tego majordomusa muszę wywalić stąd. Bo on daje taki mały buff, to wywalam stąd. Mhm. To by się musiał zrobić ten buff. Słabo to coś. Słabo coś. Tak by musiał się zrobić. Demony. Demony! Demony. Czemu nie widzę emotek? Słuchaj, musisz wejść, wykrzyknik emotki, jest taka komenda. I sobie musisz przeczytać, co trzeba zrobić. Ściągnąć po prostu do przeglądarki twojej takie pluginy, jakby kliknąć. To jest kwestia kliknięcia. Ja tego nie mam, a widzowie mi piszą, włącz to. Włącz emotki. Kurde, bo Janek, ty masz tak... On by przynajmniej by się bawili tymi emotkami u ciebie, stary. Stary, ale to są za darmo emotki, stary. Bez no wejdź se, dobra, no to wejdź se 7TV, wejdź se, wejdź se 7TV. Mam se 7TV, tak? 7TV.app, taka strona. No. I tam w prawym górnym rogu wejdź tam się jakby zaloguj Shine swoim kontem in, Twitch. No. I co się tam robi? No nie i, jestem już. No i tam w zakładce emotes później możesz sobie po prostu przeglądać i dodawać jakie chcesz. I tam możesz bardzo dużo dodać emotek za darmo. Za darmo? No to po co? A, okej. Okay. Dobra. Stary, jak ja bym tu zarabiał na tym? Z czego ja będę chleb kupował? I bułki. Powiedz mi, jak ja wszystkim rozdam emotki za darmo. Nie ma po... No, no po co? Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Dobra, z kim ja walczę? A ty jeszcze żyjesz w ogóle?
Jeszcze żyję, ale chyba to będzie ostatnia runda. Chociaż? Nie. Nie, ja przeżyłem. Nie, jeszcze żyję. Tak, Janek jak tak gada, to ma piwo pewnie 50 zł, tak? Dokładnie. No co ty myślisz? Świetne zagranie. Myślisz, że Janek za darmo lama? Topie. Inflacja jest, problem z pieniędzmi, trzeba se radzić, nie? Mhm. No tak jest. Solidny strategiczny wybór. Nie wiem, czy tego nie sprzedać. Niby jest mocny, ale ten zaraz też będzie mocny. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. No, tego bym musiał sprzedać. Sorry. Kurde, Janek, teraz będzie walka na śmierć i śmierć. Będzie, a mocne tam masz? Kurde, no takie mam. Coś tam nafarmiłem. Kurde, ty pewnie masz jakieś 150-150 tam już, kurde, nakarmiony te demony demoniczne, stary. No zobaczymy. Powodzenia w walce! Powodzenia w walce! Pokaż? No widziałem, kurde. Mhm. Ała! No i co szczelosz, synek? Kurde, tam mi pękły za szybko. Nie będę miał tyle chyba damage'u, żeby cię tam... Kurde, ale one mają dużo obrażeń, takie gówna małe u ciebie. Dobrze! Padł ten krasnal. Patrz, jak to się robi, Janek. Ha! Kurde. Dobrze. No, na farcie ci się przyfarciło. Nie, no przyfarciło mi się. Dlatego, że te nie grałem tak długo, wiesz? To może być dlatego, wiesz? To może być właśnie dlatego. Oby tak dalej. Może być. Zaraz się tam wbiję, żeby cię podglądać. Żeby zobaczyć, co ty tam... Mhm. A gdzie ja cię podglądam? Jak ja cię mogę podejrzeć? No, musisz po znajomych tam, nie? Nie, takie mamy oczko. Rzuć wyzwanie, nie mam oczka. Co ty godasz? No nie ma. No to już teraz chyba jaja robisz. No nie, no mówię, walczy w ustawce, a ja mam oczekiwanie. Może ja muszę wyjść, mogę dać wyjść? Tak. Kurdi. Jest serce kardo Beniofis, kurde. Smoki. Beniofis, 92 lata suba. Co ty na to, Dawidek? No, mi się wydaje, że jak ktoś się tak długo subskrybuje, to ma niespełna rozumuje. Kary, mi się wydaje, że to chyba jest więcej niż ty żyjesz na świecie. Patrzę teraz na twoje scheatowane karty. A co to jest za wąż ognisty? Efekt aktywowany na koniec twojej tury działają trzykrotnie. A ty nie masz efektów na koniec tury, nie? Mam. Jakie? Nie masz tego lwa. Że te prawe i lewe. No. Ale wiesz, no, są inne też karty, które takie efekty dają. No wiem, ten taki żywiołak. O Jezu, co to... O Jezu, Smokozord. Smokozord. Najgorzej. No dobrze. Dobra, ale zbiłeś im te. Nie no, ale co to za zbicie, patrz, koniec. Ślepa uliczka, koniec gry. Jak w Hugo. No stary. Widziałeś recenzję Dying Light Klocucha? Ja widziałem, że wrzucił, ale nie oglądałem jej. Stary, on tam pokazał, jak w Gothiku się po dachach biega.
Musisz zobaczyć, tam on tam gra, a mówi, że do 2 godzin. Ja, to bo, Janek, mi się nie opłaca z tym. Mi się nie opłaca z tym grać, bo minus 1 dostałem za 4. miejsce. Dobra, weź tam dorzuć mnie do teamu i gramy dalej.